Jojojo, siemano ludziska, z tej strony Emil z kanału EMSC22, po swojej prawej w kolorze czerwonym jest Axiom Ryahong. Jego przynikiem w dniu dzisiejszym natomiast jest TLO, czyli The Little One, czyli ten mały... To już chciałem coś powiedzieć dziwnego, ale nic dalej nie będę mówił. Teron kontra Zerg, 1-0 dla Zerga w tym meczu bez BO3, czyli do dwóch wygranych, to jest półfinał imprezy, nie mamy czegoś takiego. Półfinał imprezy No Protoss Allowed, czyli Starship Troopers bez Protossów w teranie i Zergi. 4 teran, 4 Zergów. W półfinałach mamy 3 teran, 1 Zerga. Jeden Zerg jest blisko dojścia do finału, co byłoby bardzo słodkie, ale nie wiem, nie wiem, czy to się jednak uda, czy da radę z Ryahongiem wygrać TLO. Jedną mapę był w stanie mu urwać. Czy całe BO3 się uda? No nie mam tej pewności. Mimo że TLO w ostatnim grze popełnił 2-3 błędy, w sumie jeden, tak nie 2-3, a jeden był mocno w złym miejscu, walczył. No a potem już Ryahong stracił całą armię i trzeba było zrobić SCV pool całkowicie, całkowicie nieudane. Przy okazji TLO jest oczywiście graczem z Niemiec, był taki czas, że wydawało mi się, że TLO jest, na samym początku ja się SC2 zajmowałem, że TLO jest z US&A, a Hydra jest z Niemiec. Pamiętam te swoje pierwsze filmiki na YouTubie, które nagrywałem, opisywałem, kto jest skąd, imię, nazwisko, tak, imię, nazwisko, jaki kraj i nie wiem, dlaczego pisałem, że Hydra jest z Niemiec. No kurde, nie wiem, czemu mi się to tak bardzo myliło. Potem sobie odpuściłem. Potem sobie takie już dopisywanie takich rzeczy odpuściłem, bo odkryłem Team Liquid, inni odkryli Team Liquid, Liquipedię i w sumie nie było sensu tego wszystkiego dopisywać. Co się dzieje w grze? Double Expand ze strony Ryahonga, Helion był ten pierwszy Reaper, który skautował, upewnił się, co się dzieje. Taki standardzik całkowity, ale jak sobie tutaj przypominam i przy okazji sponsor imprezy, Base Trade TV, a tak naprawdę, to jest mała ciekawostka. Uwaga, uwaga, Base Trade TV, dzisiejszą imprezę, gdzie w puli jest $575, organizuje dzięki wsparciu swoich widzów, dzięki tak zwanemu crowdfunding, czyli ludzie zrzucili się na dzisiejszy turniej. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu nagrałem takiego vloga o sponsorowaniu e-sportu z własnej kieszeni i proszę bardzo, tutaj mamy bezpośredni przykład na małą skalę, gdzie widzowie zrzucili się, żeby zorganizować taką imprezę, żeby zebrać. To przypomina się też akcja z zeszłego roku, kiedy robiłem LAN na Falcon 2013, gdzie 2300 zł uzyskałem, 2000 dokładnie, bo 300 od siebie dałem. Oj, nie chcę wejść. Zebrałem od widzów. Ciekawa opcja była, prawda? Dzięki temu udało się zorganizować turniej. TFL prawie wygrał z Nerciem i nagrody były. Tutaj też są nagrody z kieszeni tutaj graczy, przepraszam, graczy, widzów Base Trade TV. Ja też chyba pamiętam, z $20 kiedyś im przesłałem. Jak na samym początku się zaczęło, bo to jest tak zwana seria Money Speaks, czyli seria imprez, co chcecie zobaczyć, to widzicie, jaką chcecie imprezę zobaczyć, to wtedy widzicie. Opłacacie i to się daje. Ja nie pamiętam, ja chyba na jakiś show match płaciłem te $20, bo lubię tych ludzi z Base Trade TV. Bardzo ich szanuję za to, że się nie poddali, cały czas robili to, co robili. Oni się w ogóle wywodzili jeszcze z... Aha, Blue Flame widzę, jest gotowy, ale ładnie, Helion złapany. Jeszcze z Zig TV, dawno, dawno temu, bo jak Zig TV, gdzie była strona internetowa, turniejowa Zig. No i tam trochę to streamowali, ich koordynatorem była Veralyn, czyli kobieta z Irlandii, która miała być pierwszą Europejką w Grandmasterze, co się okazało, była oszustką, że to facet z Rumunii, Dark Angel chyba, jej wbił tego Grandmastera. No i ZigTV upadło, oni zaczęli się tym wszystkim zajmować i mieli duże problemy, nie mogli załatwić sobie programu partnerskiego. Nawet nie chodziło o samą kasę, czy mogli rozdziałki zmienić. Streamowali co tylko się da, to jest wciul Helion, jakby ktoś nie zauważył. Solar to wybronił, tracąc 20 lingów, coś takiego, tracąc 20 lingów i parę i dwa queeny, jedną parę queenów. Ale o tym może za chwilę dalej o Base Trade TV porozmawiamy, chociaż teraz, no jak mówiłem, od ponad roku się tym już zajmują. Są 4 queeny, teraz trzeba mądrze queeny porozsadzać. Nie wpuścić tego do środka, próbuję zablokować, to jest problem, trzeba było... KFZ oficjalnie jest otwarte, Kentucky Fried Zerg.
Dronki nawet nie próbują uciekać, nie próbują się rozstawiać, ale rzeźnia Queeny poszły gdzieś z tyłu, nie chcą na to widzieć, aż są zupełnie niedobrze i wymiotują. Ale wiecie co, to jest tylko 11 dronek zniszczonych. 11 dronek za 18... 12 dronek za 18 Helionów. To nie było takie opłacalne, to naprawdę nie było wcale tak opłacalne. Rusza teraz ta armia, do ataku Lingów jest bardzo dużo, 40 sztuk. Jeżeli to złapią, jeżeli otoczą tą armię na raz, mogą to zagryźć. I jeszcze Owek zostanie tutaj zabity, zeskautował. Odpowiedź TLO jest taka, że Spire. Wracając do Baystreet TV, oni cały czas próbowali komentować, mimo że nie mieli łatwo, mieli cały czas pod górkę. Streamowali cały czas na przykład z Otaka, gdzie mało osób ich oglądało, bo nie byli popularni. Streamowali jakieś inne imprezy, a kiedy dochodziło do finałów miesiąca, to na przykład był taki numer, że ni stąd, ni zowąd taki niedoszły polski komentator w języku angielskim próbował to również komentować. Baystreet TV, bo pamiętam, że oni byli trochę załamani, ni stąd, ni zowąd nie mogą streamować imprezy, bo oni zostały złapane. A się okazało, że ten polski komentator nie stawił się na imprezę. Był zapisany, miał być i 2-3 razy po prostu się nie pojawił, nie stawił, co było wielkim zonkiem. Oni byli wściekli z Baystreet TV, bo komentują co tydzień z Otaka, w finału miesiąca nie mogą, bo inny polski komentator w języku angielskim chce to streamować i się nie zjawia. Tam jest też przykładem tego, że nie można się podawać, trzeba cały czas pracować, nie że po 3 miesiącach sobie odpuszczamy, bo nam to nie wychodzi i momentami, na przykład wczoraj widziałem 5000 osób na streamie było na Baystreet TV. Ale myślę, że to dlatego, że Zombie Grab streamuje. Kobieta i jedna kobieta i jeden facet streamują to Zombie Grab i Rifkin. Rifkin jest spoko, nawet parę razy reklamowałem Rifkina. Okej. Co my tutaj ciekawego dalej zobaczymy, jako Baystreet powiedziałem. I to już nie jest pierwszy turniej Baystreet, który oni organizują. To naprawdę nie jest pierwszy turniej i też przy okazji żadnych gier nie rozdają w międzyczasie, żeby mieć fajną oglądalność. A ja rozdaję. W sumie ja to dostałem od sponsora, żeby rozdać, żeby ich reklamować. Jest ta w sumie mała różnica. Tylko podczas... Ależ ładnie rozstawione jednostki. W sumie to ja rozdaję gry, nie za to, żeby być na Steamie, tylko jakieś konkursy i tak dalej, głupoty. Patrzcie, jak porozstawiał te jednostki. Będzie z paru stron chciał zatrzymać. Czekasz przy nich źle, tylko podejdzie. Jeszcze mu tale od tyłu. No i zaczyna się teraz ta zabawa, mu tutaj spróbują co nieco przechwycić, Lingi gdzieś tam chcą się wbić, za daleko są te Bane'y i Bane'y nie mają spina, dodatek, więc trzeba się wycofać, 46-89 w zaopatrzeniu armii, szykuje się te 1-1, jak tak dalej będzie wyglądało. 36 Lingów, 2 Mutaliski produkcji, Mutali jest 7 sztuk. No i cały czas nowe jednostki podchodzą. Ja to już widziałem wielokrotnie, jeżeli tak Zerg złapie przeciwnika za rogi, nie odpuści. Będą nowe jednostki podchodziły, niczym mrówki i będziemy mieli 1-1. Okej. Więc... 1-1, kolejny mecz już niedługo. Zapraszam do subskrypcji kanału, do usłyszenia, do zobaczenia na YouTube. Cześć!